20 lutego na dworcu i jedziemy do Bochni. Jesteśmy już w Bochni, tak? 176 metrów pod ziemią. Biegliśmy po prostu jak szaleni, bo nie sprawdziliśmy sobie wcześniej, o której są wejścia. Okazało się, że wejście jest o 12, a następne jest o 15.30, więc bylibyśmy ogólnie trochę... Jakbyśmy nie zdążyli, to byśmy musieli 3 godziny czekać. W pakiecie mamy jeszcze spływ. Tak, spływ łodzią i pobyt w takiej komorze warzyn, która jest tam jakąś komorą do wdychania. To przed chwilą trochę opowiadało. W wejście już byliśmy, to jeszcze nie byliśmy. Podobno to jest bardziej surowe i tak dalej, więc za chwilę zobaczymy. Osul jest tu w Bochni od ponad 20 miliona lat. Za chwilę nas tu nie będzie, a ona zostanie. Myśmy się wzięli za ten interes, to król Kazimierz Wielki dostawał od nas czynsz ze Żupy Krakowskie 18 tysięcy grzywien. A jeden grzywna to było 20 deko srebra. Incredible! Złoty interes! Król dostawał od nas każdy rok 3,5 tony srebra! My sobie wejdziemy teraz do kaplicy. Znowu będziemy w telewizji. Jak tam? Przez środek kościoła przejechał pociąg. No nie. Muchietek, aż ojciec, musiał głównie prowadzić wojny, prawie ze wszystkimi. No tak było. Tymczasem my wzięliśmy się za dyplomatykę i handel. Mamy 15 minut przerwy i po przerwie. Znaczy jeszcze 15, ogólnie było 40. Mamy spływ. A gdzie w ogóle płyniemy? Pod ziemią. Jesteśmy chyba po jakichś dwóch albo trzech. Już 3 godziny minęły. W godzinach chodzenia. Znamy wielką salę, taką stołówkę, coś takiego. Jemy sobie frytki z bocheńską solą. Sobie zeskrobaliśmy tą sól ze ściany. Jechaliśmy już kolejką. Czy takim, czym to, kolejką. Pociągiem. Potem zjeżdżaliśmy tą zjeżdżalnią na takich poduchach, zobaczycie. Albo już zobaczyliście. No, a teraz ten, no, siedzimy, jemy, żeby się rozgrzać przede wszystkim, bo jednak ciepło tutaj nie jest. Trochę zmarzliśmy. Stopni, a jak się łazi, jednak te parę godzin to jest zimno. Dobra, czas na nas. Dobra, za 4 minuty mamy zbiórkę. Jakby nam kto zginął, to go już tutaj nie znajdziemy. August, drugi mocny sas. Thank you.
No, wróciliśmy już do Krakowa z Bochni. Tym razem autobusem, nie pociągiem. Co na złe nam wyszło, ale nieważne, o tym nie mówmy. I podsumowując całość, to naszym zdaniem było bardzo fajnie. Było warto, no. Było warto, może mieliśmy nas spędzić parę godzin, spędziliśmy w sumie cały dzień praktycznie, ale było okej. Za tą cenę, która tam była, samo wejście kosztowało 33 zł. I tam w tej cenie była właśnie ta zjeżdżalnia, kolejka i tak dalej, to jak najbardziej super. Spływ był trochę przeceniony, przereklamowany, nie? No, ten spływ to taki... Facet fajnie gadał w środku, ten flisak cały, śmiesznie i z jajem, ale generalnie to nie było warte. Tak, kosztowało 14, to trwało jakieś 4 minuty. I ogólnie to, co odróżnia właśnie Bochnię od Wieliczki, to to, że tam jest bardzo kameralnie, nie ma tam tylu takich tłumów turystów. Jak teraz właśnie nas mijają i zaraz tam uniemożliwią nagrywanie. Ciekawego się dowiedziałaś? Dowiedziałam się, że wtedy, gdy odkryli tą sól, to ona kosztowała aż za kilogram jakieś 20 gram srebra albo nawet złota, a teraz kosztuje zeta. Wietrze. Wow, wietrze to chyba nawet mniej. Dobra, to chyba na tyle od nas, bo zaraz już tutaj turyści zmiotą krakowscy. Dzięki za oglądanie i widzimy się. Субтитры